Sofia, jesteś właśnie po treningu, twój trener mówi, że tak szybkich 60 i tak dobrych treningów nie robiłaś już dawno, że forma jest, czy ty czujesz, że to wszystko idzie tak, jak być powinno? Tak, no ja tak naprawdę wróciłam do formy, mogę śmiało powiedzieć, którą prezentowałam 2 lata temu. Wtedy ta forma była dla mnie jak najbardziej zadowalająca. Do tych treningów, które były rok temu, oczywiście przed Tokio, jeszcze na takie treningi będę musiała na pewno zaczekać, ale jestem bardzo zadowolona, bo ta forma jest bardzo dobra. Tak jak właśnie wspomniałam wcześniej, 2 lata czekałam na powrót tak naprawdę do bardzo szybkiego biegania, więc bardzo się cieszę, że przed imprezą docelową w tym sezonie te treningi wyglądają tak dobrze jak teraz. Impreza docelowa w fajnym miejscu, Eugene, kolebka biegów tutaj w Ameryce. Czy to budzi w Tobie jakieś dodatkowe emocje? Start tutaj? Powiem tak, ja już tu startowałam w 2014 roku na Mistrzostwach Świata Juniorów, więc już takie fajne wspomnienia. Wtedy się udało zdobyć, później startowałam tu na Diamentowej Lidze, jeszcze na stadionie, który nie uległ właśnie przebudowie. Także na pewno będzie fajnie wrócić do takiego miejsca historycznego, do miejsca, które jest bardzo mocno związane z lekkoatletyką. W takich miejscach na pewno startuje się wyjątkowo, więc mam nadzieję, że będzie tak samo teraz. No i na takich obiektach tak jak tutaj w Seattle też chyba fajnie się trenuje. No macie wszystko, czego Wam potrzeba. Nic, tylko trenować i budować tę formę. Tak, tutaj mamy tak naprawdę wszystko na miejscu, bo stołówka, stadion jest tak naprawdę tutaj na terenie właśnie uniwersytetu, także bardzo się cieszymy, że nie musimy za daleko gdzieś tam właśnie jeździć i wszystko to wygląda tak, jak właśnie powinno przed startami docelowymi. Twarda jest, wytrzymała do końca. No to powiedz, patrząc na to, w jakim miejscu startujesz, jak ta Twoja forma rośnie i do jakiego biegania wróciłaś, to z jakimi nadziejami wystartujesz już w piątek, bo Ty startujesz już pierwszego dnia? Na pewno planem moim jest wejście do finału na Mistrzostwa Świata. Nie ukrywam, że 2 razy już byłam bardzo bliska, żeby do tego finału wejść. Myślę, że już to doświadczenie, które zdobywałam właśnie na przestrzeni lat, te wszystkie imprezy właśnie, w których się udawało startować na przestrzeni lat, to wszystko mi powinno dać taki bodziec, który spowoduje to, że do tego finału będę mogła wejść. Nie ukrywajmy, że poziom biegu na 1500 metrów w ostatnich latach bardzo mocno poszedł do góry, więc na pewno nie będzie to łatwe zadanie, no ale do odważnych świat należy. A po finale to już będzie czas na zwiedzanie pewnej okolic Eugene, bo teraz w Seattle też trochę czasu mieliście, żeby coś zobaczyć. No ty jeszcze miałeś ten handicap, że twój trener wcielił się tutaj w rolę przewodnika i o co go nie zapytać, to on wszystko wie, historię zna, wie gdzie co jest, także drugi etat przewodnika tutaj ma. Tak, dokładnie tak, jak tak się śmieję, że tak naprawdę wiedziałam, w co zainwestować ogólnie 12 lat temu ponad, także wiadomo, że się współpracuje z tymi najlepszymi, także mój trener nie jest tylko właśnie tutaj w roli trenera, ale też oczywiście bardzo, bardzo nam te nasze wolne chwile uprzyjemnia, że tak powiem, także wiemy, gdzie późno i nie marnujemy czasu na czekanie na szukanie czegoś, co nie ma sensu po prostu. Rzeczywiście jest tak, że to, co trener poleca, to się sprawdza, że tam jest fajnie, jak trener mówi, idźcie, fajnie jest, zobaczycie, nie będziecie żałować, to rzeczywiście jest, jak idziecie, nie żałujecie? Zwykle tak jest, z tego względu, że mój trener bardzo dużo czyta właśnie zawsze o miejscowościach, do których się wybieramy właśnie w danym czasie, także zawsze się na niego gdzieś tam zdaje, nie tylko właśnie w tych ogólnie kwestiach treningowych, ale też w tych właśnie, gdzie i co zwiedzać. Także na razie się wszystko sprawdziło. Szkoda, że jesteśmy tu tylko tydzień, bo też z racji jeszcze panujących tak naprawdę restrykcji staramy się nie wychodzić bardzo dużo. To są tylko gdzieś tam właśnie jakieś takie spacery pojedyncze i tak dalej, żeby nie zasiedzieć się przysłowiowo właśnie w pokoju, no i żeby zobaczyć to piękno tego miasta. A jest co oglądać, bo to przecież i kolebka Microsoftu, i Boeinga, i Nirwany, tak. I Starbucksa. Dokładnie. Co było dla Ciebie takim miejscem czy rzeczą, którą koniecznie chciałaś tutaj zobaczyć i udało się to zrealizować? Znaczy, Starbucks to było dla mnie takie miejsce numer jeden z tego względu, że jestem strasznym kawoszem, więc to było takie dla mnie miejsce obowiązkowe faktycznie, do którego trzeba było się wybrać. I tak naprawdę ja
gdzieś tam właśnie do centrum pojechałam tylko i wyłącznie raz. Z tego względu, że nie ukrywajmy, ja tu przyjechałam w określonym celu, staram się oszczędzać. To są tak naprawdę moje ostatnie dni do startu, z tego względu, że ja rozpoczynam jako pierwsza swoje zmagania, bo już tak naprawdę na dniach. Także te siły staram się tak naprawdę chować gdzieś tam sobie. Powiedz jeszcze, bo ja pamiętam filmy, które nagrywaliśmy w Londynie. Ty nagrywałaś, jak buszowałaś po sklepach, jak to z zakupami było. Teraz już wspomniałaś, że miejsce u trenera w walizce będzie wykorzystane na to, żeby upchnąć tam rzeczy, które kupisz do swojej garderoby. Trener już wie, że to miejsce wolne w bagażu przejmiesz ty. Trener już pierwszego dnia dostał właśnie informację, żeby zostawił mi parę kilo, że tak powiem, właśnie wolnego miejsca w swojej torbie. Na pewno na zakupy większe wybierzemy się z dziewczynami po naszych startach docelowych. Magnesy już w swojej torbie mam, już zostały zakupione chyba drugiego dnia, także to jest taki mój zawsze must have właśnie. Do każdego miejsca, gdzie nie pojadę, zawsze magnesiki na lodówkę moją do domu zawsze sobie gdzieś tam zabieram.